sobotę 21 kwietnia gracze Asseco Procom Gdynia odnieśli pierwsze z trzech zwycięstw niezbędnych do awansu do kolejnej rundy playoff. 23 kwietnia zespoły Andrzeja Adamka i Andrzeja Urlepa stanęły naprzeciw siebie po raz drugi. Choć podobnie jak dwa dni wcześniej początek pierwszej kwarty należał do graczy AZS, koszykarze Asseco Procom, kiedy tylko przycisnęli pedał gazu, błyskawicznie przejęli kontrolę nad meczem. Dobra obrona i błyskawiczne kontry dały po 7 minutach wynik 20-13, choć AZS dzięki rzutom z dystansu jeszcze w tej kwarcie zmniejszył przewagę do 2 punktów. Po powrocie na parkiet gracze Asseco Procom wypracowali kilkupunktową przewagę, którą podobnie jak wcześniej rzutami z załuku zniwelowali gracze AZS. Do końca pierwszej połowy mecz był bardzo wyrównany, a na minutę do końca drugiej kwarty po dwójkowej akcji Łączyński i Zukwu Asseco Procom prowadziło tylko 42-41, a po 20 minutach to zespół z Koszalina zszedł do szatni prowadząc 44-42. Po zmianie stron, podobnie jak wcześniej, trwała walka kosz za kosz. Wśród koszykarzy Andrzeja Adamka dobrze w tej części grał Adam Krycaniuk, skuteczny w ataku był także Jerel Blessingay. W końcowych fragmentach tej części meczu to zawodnicy z Gdyni ponownie uzyskali kilka punktów przewagi, dzięki czemu do kwarty numer 4 przystąpili prowadząc 74-67. Dobrą grę z końcówki kwarty numer 3 kontynuowali po krótkiej przerwie. Skutecznie grali nasi liderzy. Spod kosza trafił Motie Junas, z dystansu Blessingay. Ostatnia kwarta była popisem graczy z Gdyni, którzy tę część meczu wygrali aż 29-12, a całe spotkanie 103-79 i w rywalizacji do 3 wygranych prowadzą już 2-0. Mecz numer 3 27 kwietnia w Koszalinie.